Zrobimy sobie teraz kolejny przykład. Mamy granicę przy x dążącym do nieskończoności tym razem z takiej funkcji wymiernej. W liczniku mamy 4x kwadrat dodać 5x, a w mianowniku 1 odjąć 3x kwadrat. No to zastanówmy się, do czego dąży licznik, jak x dąży do nieskończoności. Mamy tutaj sumę dwóch składników, z których każdy dąży do plus nieskończoności, czyli licznik będzie dążył do nieskończoności. A w mianowniku mamy 1, odjąć coś, co dąży do nieskończoności, no to to dąży do minus nieskończoności, a ta jedynka w porównaniu z tym składnikiem jest zupełnie zaniedbywalna, więc widzimy, że mamy tutaj wyrażenie typu nieskończoność przez minus nieskończoność. No więc nikt nie zabroni nam, mimo że to jest dosyć trywialny przykład, zastosować tutaj reguły Delopitala. I skorzystając z reguły Delopitala, spróbować obliczyć tę granicę jako granicę ilorazu pochodnych tych funkcji, które mamy w liczniku i mianowniku. No bo na tym polega stosowanie regu reguły Delopitala. No i wiemy z tego filmu, w którym wprowadziłem to twierdzenie, w którym o nim opowiedziałem, że właśnie w takiej sytuacji, kiedy mamy nieskończoność przez nieskończoność, możemy tę regułę stosować. I jeżeli istnieje granica ilorazu pochodnych tych funkcji, to jest ona równa granicy tego ilorazu wyjściowego. No to obliczmy pochodne. Pochodna licznika to będzie 4 razy pochodna x kwadrat, czyli 4 razy 2x to jest 8x. Dodać pochodna 5x to jest po prostu 5. No a w mianowniku mamy 1 odjąć 3x kwadrat. Pochodna jedynki to jest 0. Pochodna x kwadrat to jest 2x razy 3. To będzie minus 6x. No i znowu mamy granicę typu nieskończoność przez minus nieskończoność. Mam nadzieję, że to jest jasne. To dąży do nieskończoności, a to dąży do minus nieskończoności. No więc podobnie jak w poprzednim filmie możemy zastosować regułę Delopitala jeszcze raz. Jeżeli w końcu... Zakończy się ta procedura powodzeniem. No to korzystając z tego twierdzenia do lopitala tyle razy, ile tutaj razy różniczkowaliśmy, wywnioskujemy, że ta granica, która tu wyjdzie na końcu, będzie równa tej, od której zaczęliśmy. No i jak zróżniczkujemy to, no to zostanie nam po prostu 8 w liczniku, a w mianowniku ta pochodna będzie równa po prostu minus 6, czyli ta granica będzie równa po prostu minus 4 trzecie po skróceniu. No i tyle. No, i powiedzielibyście, że tutaj bez sensu było stosowanie tej reguły de lopitala, dlatego że można było to od razu obliczyć, nie korzystając z tego twierdzenia, po prostu dzieląc licznik i mianownik przez x kwadrat, wyciągając x kwadrat w liczniku i mianowniku. No, i macie rację. Ja, gdybym to zobaczył, no to nie stosowałbym reguły do tutaj, no bo to jest jak strzelanie z armaty do komara trochę. Stosowanie takiego zaawansowanego narzędzia do trywialnego skądinąd przykładu. Więc normalnie zrobilibyśmy to tak, że tutaj byśmy wyciągnęli x kwadrat w liczniku w mianowniku. No to zobaczmy chociaż, czy wyjdzie to samo. No musi wyjść to samo, bo wynik nie może zależeć od tego, jaką metodą rozwiązujemy. No i tutaj też w mianowniku x kwadrat wyciągniemy, czyli będziemy mieli 1 przez x kwadrat, odjąć 3. No i teraz tutaj x kwadrat nam się skróci. No to będzie dążyło do zera, dlatego że jak x dąży do nieskończoności, to taki łamek dąży do zera, to też dąży do zera, czyli zostaje nam po prostu iloraz czwórki i minus trójki, czyli tak jak w poprzednim przypadku, minus 4 trzecie. No więc widzimy, że nie zawsze jest konieczne stosowanie reguły Delopitala, czasami można się nawet lepiej bez tej reguły obyć, ale czasami tak się zdarza, że ta reguła Delopitala jest bardzo przydatna. No, i teraz pokażę taki przykład, który jest bardzo pouczający. Spróbujemy obliczyć granicę przy x dążącym do nieskończoności z takiego wyrażenia. Weźmy sobie x kwadrat przez e do x. No i to jest bardzo podobny przykład, no bo znowu mamy wyrażenie typu nieskończoność przez nieskończoność, taki nieokreślony symbol. No bo to dąży do nieskończoności i to też dąży do nieskończoności, bo funkcja wykładnicza w nieskończoności dąży do nieskończoności. No ale tutaj Trudno by nam było obliczyć tę granicę, nie korzystając z reguły l'hopitala, A jak z niej skorzystamy, no to okaże się to bardzo łatwe. Czyli liczymy granicę ilorazu pochodnych. Jeżeli granica ilorazu pochodnych będzie istniała, to będzie istniała ta granica i one będą równe. Pochodna x kwadrat to jest 2x. Korzystamy z reguły l'hopitala. W szkole uczyli, żeby takie h tutaj pisać, wtedy... Jak ktoś czyta, sprawdza, to wie o co chodzi. Wie, z czego skorzystaliśmy. Na no pochodna e do x to jest właśnie e do x. No i znowu mamy wyrażenie typu nieskończoność przez nieskończoność. Taki symbol nieokreślony tutaj mamy. No ale podobnie jak w poprzednim przykładzie, możemy skorzystać z reguły lopitala jeszcze raz. Czyli obliczymy znowu pochodną licznika, pochodną mianownika. No to w liczniku dostaniemy 2, a w mianowniku dostaniemy e do x. No i teraz ja już mogę obliczyć tę granicę, dlatego że w liczniku mamy stałą. Licznik już nie dąży do nieskończoności, tylko licznik jest pewną stałą, a mianownik dąży do nieskończoności. No to taki iloraz, kiedy mamy w liczniku stałą, a w mianowniku coś, co dąży do nieskończoności, będzie dążył do zera. Z tego już wiele razy korzystaliśmy, na przykład tutaj korzystaliśmy z tego, że jak mamy taki ułamek, w którym licznik jest pewną stałą, a mianownik dąży do skończności, no to taki ułamek dąży do zera. To jest dosyć logiczne, bo jak dzielimy stałą przez ogromną liczbę, no to coś takiego jest bardzo małe. I w granicy, kiedy mianownik dąży do nieskończoności, taki ułamek dąży do zera. Czyli granica x kwadrat przez e do x jest równa 0. No ale zauważcie, że gdybym tutaj wziął wykładnik nie 2, tylko 3, i liczy taką granicę, no to pewnie trzy razy bym musiał skorzystać z reguły do lopitala, aż trzecia pochodna funkcji x do trzeciej okazałaby się stałą. Gdybym miał wykładnik 4, no to bym musiał skorzystać z reguły do lopitala 4 razy. No ale widzicie, że ten wykładnik może być dowolnie duży, ale po skończonej liczbie takich kroków dostanę tutaj wreszcie stałą. A mianownik się nie zmienia, no bo pochodna e do x to jest zawsze e do x. Czyli widzimy, że gdybyśmy liczyli taką granicę, przy x dążącym do nieskończoności z x do dowolnego wykładnika przez e do x, no to n razy byśmy skorzystali z reguły do lopitala i dostalibyśmy w końcu 0. Więc widzimy, to jest bardzo pouczający przykład, że funkcja wykładnicza dąży do nieskończoności szybciej niż jakakolwiek funkcja potęgowa. No bo taki iloraz funkcji wykładniczej w mianowniku, a potęgowej w liczniku dąży do zera w nieskończoności. Czyli nieważne jak duży tu jest wykładnik, E do X zawsze dąży szybciej do nieskończoności niż x do n. -tej. No to jest moim zdaniem bardzo ciekawe i pouczające, i to jest jedno z takich ważnych zastosowań reguły Delopitala. No, bo widzimy, że korzystając z reguły Delopitala, błyskawicznie jesteśmy w stanie wyprowadzić taką własność. W następnym filmie pokażę jeszcze. Inny ciekawy przykład zastosowania reguły do l'Hopitala. Zapraszam do jego obejrzenia.